Uśmieszek. W sensie dwukropek D. Duże D. Ogólnie jestem INTP i męczy mnie... Duże D. No bo niektórzy dają uśmieszek z małym D. Nie. I wtedy to jest takie... Karola. Dwukropek, duże D. Czyli uśmieszek. Ogólnie jestem INTP i męczy mnie bardzo jedna rzecz. Przeczytałam na jednej stronie, że INTP jest najbardziej leniwym typem osobowości i zdecydowanie coś w tym jest. Sprawdzałam też, jakie typy osobowości statystycznie najwięcej zarabiają i okazuje się, że INTP wypadają na statystykach bardzo nisko. Straciłam przez to trochę wiary w siebie i w swój sukces. Myślicie, że można być perceiving, P, ale nauczyć się bycia produktywnym i zorganizowanym człowiekiem? I takie właśnie pytanie otrzymaliśmy od Karoli. Nie. Nie można. Koniec. Idziemy dalej? Jasne, że można. W ogóle, kto wam takie rzeczy wmawia? Teraz ty powiedz. No, pierwsza rzecz jest taka, że jako pół żartem, pół serio powiem tak, że skoro INTP w ogóle ma jakieś zarobki, a jest to najbardziej leniwy typ, to znaczy, że część ludzi nie robi totalnie nic i są też ujęci w statystykach. Skoro są ujęci w statystykach, to też pewnie zarabiają jakieś marne grosze. Czyli część ludzi zarabia kupę pieniędzy, no bo średnia wyciąga średnią z tych ze wszystkich. Więc dlatego warto. Czyli teoria sama sobie zaprzecza. No. A tak serio, to ja osobiście bardzo nie lubię, kiedy się typuje danych ludzi jako leniwych czy bardziej pracowitych, bo... To nie jest prawda, to tak nie działa. To nie jest prawda, że INTP jest leniwym typem. Ja w ogóle nie wierzę w leniwych ludzi, tylko w niezmotywowanych ludzi. I tak jest, każdy potrzebuje coś robić i każdy jak znajdzie to, w czym czuje się dobrze, to co robi dobrze, to będzie przy tym siedział, będzie wypruwał flaki, żeby osiągnąć to, co to w czym czuje się dobrze, to co chce osiągnąć. I to, że INTP nie ma takich typowych codziennych ciągotek do tych SJ-owych spraw. I do bycia zajętym cały dzień? Tak, to jest już zupełnie inna kwestia. Tak. Ale to wracając do tego, że to, że nie potrzebujesz wstawać o tej 8 rano i... Wstawać o 8 rano, co ja gadam? Wstawać o tej 6 rano, żeby dojechać do tej szkoły na 8 rano i siedzieć przez ileś godzin w gronie denerwujących ludzi i nic nie robić, tylko marnować cały dzień i potem wracać do domu i robić do 22 zadanie domowe. To nie znaczy, że jesteś leniwy czy leniwa. To po prostu znaczy, że masz inne zainteresowania i realizujesz się w innych miejscach. Szczególnie INTP i w ogóle NTP, którzy pracują na zupełnie inny sposób niż typowe SJ-ty, czy w ogóle S-y. A ten świat, przyznajmy sobie szczerze, jest światem sensorów. I potem jest ciężkie dla tych NP, którzy potrafią w 3 dni zrobić więcej niż te sensory zrobiłyby w 3 miesiące, powiedzmy sobie szczerze, tylko po prostu w inny sposób. A potem potrzebuje sobie odpocząć przez te następne dwa miesiące. To nie jest tak, że to jest leniwy typ, tylko ten typ ma inny sposób działania. To jest typ, który jak już coś zacznie, to nie skończy, póki tego nie dopnie. Który będzie siedział do tej 3 rano, pisząc wypracowanie i oddaje jeszcze z tego piątkę dostanie, bo naprawdę świetną robotę przy tym zrobiło, a nie miało takiej potrzeby, żeby przez ostatnie 2 miesiące siedzieć codziennie po te pół godzinki wieczorkiem i na następny dzień znowu, i na następny dzień znowu, jak ten ISTJ by to zrobił i zrobiłby to świetnie. Mhm. Więc też nakręcają, INTP konkretnie, nakręca taką samospełniającą się przepowiednię. Jestem słaby, znajduję jakieś argumenty w internecie na ten temat, więc skoro tak jest, to będę słaby. Żeby po prostu potwierdzić to wszystko, co mnie atakuje, co mnie męczy, co pokazuje mi, że po prostu czegoś nie osiągnę. Szczególnie jeśli dostaję z wielu stron taką informację. No INTP to nie jest typ, który jeśli wszyscy dookoła, powiedzmy, rzeczywistość
powtarza mu ciągle daną informację, to on to przyjmie jako prawda i potem będzie siedział w tym świecie i po prostu mielił sobie tą jedną prawdę, nie sprawdzając nawet, czy ta prawda faktycznie jest zgodna z rzeczywistością, czy ona po prostu wyszła z tego, że ludzie mu tak gadają. Tak. Szczególnie dla NTP jest to bardzo poważny zarzut. Naprawdę to boli. Mm. Jeśli powiesz INTP albo ENTP, że jest leniwy, czy zaniedbał obowiązki, no to jest ogromny cios. To jest wielki cios dla tych typów. I ja na przykład znam takie INTP, które do tego stopnia już nie mogą wysłuchiwać takich rzeczy, że na przykład jak ta osoba miała dyżur w akademiku, to czekała, aż wszyscy szli spać i dopiero wtedy, powiedzmy, sprzątała tą kuchnię, czy sprzątała tą łazienkę i robiła to zawsze w terminie, zawsze od A do Z, a potem i tak musiała się nasłuchiwać tego, że nikt nie widział, że ta osoba pracowała, więc to znaczy, że ta osoba tego nie zrobiła. Mhm. Więc po prostu będąc tym INTP, NTP, czy nawet NP, po prostu w świecie S, zrozumcie, że ludzie patrzą na ręce, bo wtedy widzą, że coś robisz, nie? Albo i no, dokończ. Tak, im się wtedy wydaje, że jesteś produktywny, bo jesteś zajęty. Ale to jest ważne, tak, tak. Wiele typów ma tak, że będzie robić od rana do wieczora, nic nie osiągnie, ale czuje się bardzo zmęczonym, więc czuje, że miał produktywny dobry dzień, tak. Mhm. No, ale też INTP musi pamiętać, bo często zapomina o takiej kwestii, że nasze sukcesy są kreowane przez też nastawienie. Czyli to, jakie mamy nastawienie na to, żeby coś osiągnąć i tak dalej, to powoduje, że możemy coś osiągnąć. Czyli w sensie, jeżeli wierzymy, że coś możemy osiągnąć, to jesteśmy w stanie to zrobić. A jak nastawiamy się cały czas negatywnie, że będzie źle i te wszystkie informacje przyjmujemy. Albo jeszcze gorzej, że nie będzie doskonale. Mhm. Czyli nie, że będzie źle, tylko nie będzie doskonale. No to wtedy od razu załamka i tracimy te szanse. Mhm. Jeszcze jedna rzecz dla każdego typu, ale INTP myślę szczególnie. Tam było powiedziane, skoro średnia jest taka, to ja będę zarabiać tyle, co średnia. Albo, nie wiem, no generalnie taki był wniosek. Tylko tam było powiedziane średnia dla danego typu i było powiedziane personalnie moje, ja. To, że jest jakaś średnia i ludzie średnio zarabiają tyle, na przykład danego typu, to też niekoniecznie ta statystyka musiała być prawdziwa. Ale zakładając, że jest. Te osoby też były dobrze wytypowane, bo tego też nie sprawdzimy. Ale zakładając, że nawet tak jest, to wcale nie znaczy, że ty konkretnie nie znajdziesz na siebie sposobu. Dzięki temu ty jesteś krok dalej, bo znasz ten kanał, znasz MBTI. I jeżeli to znasz, jeżeli już wiesz o sobie coś więcej, to ty możesz być tym, który zawyża tą średnią. Ty możesz być tą, która zawyża tą średnią. I która, że tak powiem, ciągnie ją w górę. Bo to jest tylko średnia. To nie mówi nic o tym, kim ty będziesz w przyszłości, jaka ty będziesz i jak ty będziesz się rozwijać. I co ty osiągniesz, co ty zrobisz, ile będziesz zarabiać. Tylko średnia. To nie ma nic wspólnego konkretnie z tobą. Więc dostałeś już tą odpowiedź, interesujesz się, widać, że chcesz więcej od życia, więc mówię ci, jesteś krok dalej i możesz sięgnąć po więcej. Naprawdę. Nie jesteś leniwy. Chyba, że siedzisz na tyłku i nic nie robisz, to wtedy to się sprawdza. Czyli najlepsza rada, przestań analizować, wstań, załaduj tą zmywarkę. Naprawdę. I wtedy naczynia mogą być umyte. No, naprawdę, to jest typ, który jest skłonny do przeanalizowania i tak jak wspomnieliśmy, że jeśli nie może być doskonałe, to co w ogóle się starać? Tak. Nie, to tak nie działa. Tak, wstań i zrób to. Przestań robić te listy rzeczy do roboty. To też jest typ, który ma ogromne skłonności do tego, żeby, mówi się po angielsku, ugryźć więcej niż potrafi zjeść. Czyli robisz tą listę rzeczy, których trzeba zrobić i siedzisz i masz tam 18 tysięcy rzeczy, które musisz zrobić i potem pod koniec dnia nie zostały te rzeczy osiągnięte i o nie, jestem do bani, nic nie potrafię, znowu tego nie zrobiłam. I leżę i nie chce mi się wstać następnego dnia, bo i tak tego nie osiągnę. Nie, bierzesz trzy rzeczy, realizujesz dzisiaj te trzy rzeczy i
jutro kolejny. No też pomalutku. Z tym typem jest skorelowana jednak też taka niskie poczucie własnej wartości, taka skromność jednocześnie. Nie mów tak, bo internety tak nie uważają. To jest typ arogancki, który myśli, że wszyscy inni są głupi. Nie. To tym bardziej rani INTP. No, to nie jest prawda. No. Masz rację, że to jest typ, który po prostu nie docenia siebie i nie rozumie własnej wartości. I wtedy jeszcze bardziej się katuje. Mm. No, więc idź do przodu, Karola. Idź do przodu. Oglądaj i jak masz pytania, to pisz. Chcemy odpowiadać.